did it, Jack. You actually found Mar's tomb. Great. Now what? We send this poor kid into a meat grinder? This is the day I've long awaited, to finally hold the fabled precursor stone in my hands. You must be cautious, child. The tests of manhood are sure to be fraught with peril, and Mar's heir must face them alone. It's okay, kid. You can do it. It's just a deep, pitch black, sure to be filled to the brim with painful death old tomb. I wouldn't go in there. Welcome, heir of Mar. Finally, the chosen one stands before me. Enter and prove yourself worthy to claim the ancient birthright. No. This child is too young to face the tests. What? No! Do something, Jack! Jack, remember the sure to be filled to the brim with painful death part? Great tree limbs. He's gone to face the tests. No, he's gone to his death. Freeze! No to bardzo ciekawa rzecz się teraz tutaj zadziała. Przede wszystkim mamy tutaj precursor orby po lewej i prawej stronie, taka mała ciekawostka. Ale dobra, co tutaj ciekawego się zadziało? Otóż nasi bohaterowie plus Kor oraz młody Seimos i młody w sumie, dostaliśmy się do tego grobowca. No i wyrocznia tutaj chciała rozpocząć test męskości, który w zasadzie to my rozpoczynamy. Ponieważ ten test miał udowodnić, czy młody będzie w stanie kontrolować tam ogólnie Precursor Stone i różne tego typu sprawy. Okazuje się, że młody jest po prostu za młody, czyli to dziecko jest po prostu za młode i nie może przejść tego testu męskości, więc Jack postanowił tutaj pójść za to dziecko. No i teraz będziemy wykonywali ten test męskości. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. No, i mamy tutaj ostatnią trofkę za orby, swoją drogą zebraną. Więc już nie musimy się martwić o te orby, bo już tutaj 4 na 5 zebrałem. Swoją drogą bardzo lubię muzykę tego poziomu oraz level design, bo jest po prostu świetny. I tutaj właśnie zaczynamy ten finał aktu drugiego. Uwaga. Przyznam szczerze, że z grobowcem Mara miałem za dzieciaka nie jeden problem. Po prostu nie lubiłem za bardzo tej misji. Raz ze względu na to, że jest za długa. A dwa, że jest dużo takich, powiedzmy, elementów, które moim skromnym zdaniem są trochę niepotrzebne, ale rozumiem, dlaczego zostały one dodane, bo w końcu to jest świątynia. Więc no. Więc staram się to wszystko w miarę ogarnąć i rozumieć. A pójdźmy tędy, ponieważ tu jest Precursor Orb. Ostatni zresztą, jaki jest tutaj, bo nie ma innego. W sensie, że lokacja była taka, w sensie, Jezu, lokacja, co ja gadam? Lokacja orbów tutaj jest taka, że jest ich maksymalnie 5, z tego co wiem. Z tego co przynajmniej czytałem na Wikipedii Jacka i Daxtera, więc no. Ale lubię jakby, mimo co, klimat tej świątyni. Mimo że za dzieciaka za bardzo nie lubiłem, to jednak teraz z perspektywy czasu uważam, że innego poziomu sobie na to miejsce nie wyobrażam, jeżeli mam być szczery. Lol, tutaj Jack, kurde, zbyt bliski kontakt ze ścianą wszedł, jak tak patrzę. I tu będzie też debiut gameplayu Daxtera, taka ciekawostka, ponieważ Daxter również będzie grywalną postacią. Co prawda będzie miał mało poziomów w tej gierce, bo raptem ten poziom, plus później chyba coś jeszcze z Daxterem będzie.
No i poziom ten, wyścig numer drugi, albo wyścig drugiej klasy, jak chcemy sobie to nazwać. Ale dlaczego, kurde? Nieoczekiwanie cutscenka musiała mi przerwać, no ale dobra. To jest, proszę państwem, gameplay Darkstara. I muzyka, która tutaj jest, jest po prostu epicka. Widać, że Naughty Dog jest w żywiole, bo pamiętało o poziomach z Crasha. Jedynki, dwójki, trójki, gdzie coś nas ścigało. Chociaż to jest bardziej referencja do, ja wiem, Crasha jedynki i dwójki bardziej, bo wiecie, w jedynce i dwójce nas ścigała kula, a w trójce to już Triceratops. No i też w dwójce ścigał nas ten, Berminator. Ale fajnie, że oni tak nawiązali do swojej gierki. I teraz kula zamieniła się w ogromnego pająka. Chryste panie, jaki on jest przerażający. Nie no, jeżeli mam być szczery, to nie jest przerażający, ale wiecie, jakby to powiedzieć, no dziecko grające pierwszy raz mogłoby się trochę tego przestraszyć. Spylamy szybko, spylamy, spylamy. Spylamy. Dobra, pajęczyna. Ej, Daxter, skacz. Skacz, 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 bo on cię goni. Aj! Nie! Źle skoczyłem. Nie lubię tej sekcji ze względu na kamerę. Ona jest z dupy, ta kamera, trochę. Dobra, przyznam, że ta sekcja za dzieciaka też mi sprawiała mały problem, bo ja nie lubię za bardzo... Nie lubię za bardzo właśnie kamery tutaj. Ciężko mi jest kontrolować tutaj Dextera. Twórcy trochę chyba za bardzo odpłynęli, robiąc tą sekcję. Spieprzaj przed tym pająkiem, spieprzaj przed tym pająkiem, spieprzaj przed tym pająkiem, spieprzaj przed tym pająkiem! Jezus Maria! Ale on się zbliżył! Dobra, to przyznam, że było bardzo przerażające. Nie powiem nawet, że nie. No ale dobra, teraz przyszedł czas na sekcję Jacka, bo jak widzicie, chwilowo Jack i Daxter są odłączeni od siebie, co mogliśmy zobaczyć. Więc zobaczymy, co i jak teraz. Sekcja Jacka w sumie nie jest aż tak trudna, ale z kolei tutaj jest jedna zagadka, która wymaga od ciebie takiego super ultra myślenia. A jak wiecie, na przykładowo nagrywacie, znaczy dobra, trochę głupio by zabrzmiało, ale przykładowo, kiedy gracie w tę grę późno w nocy, to czasami ciężko jest o jakiekolwiek, powiedzmy tutaj, myślenie. Jeżeli jesteście uber zmęczeni przykładowo. Ja co prawda nagrywam to po południu, ale... lub po prostu pod wieczór. Ale myślę, że aż tak nie będzie źle. Jednak jest źle, jednak jest tragicznie, kurde. Okej, runda druga teraz z tą sekcją.
chwilę poczekam, bo jednak nie chcę za bardzo ryzykować. Dobra, jest ogarnięte. Za drugim razem, ale jest. Więc nie ma tutaj co się denerwować. Okej. Pierwsza brama z dwóch jest zasilona, więc teraz trzeba drugą zasilić, żeby dostać się do grobowca Mara i stoczyć walkę z bossem, ponieważ tak, tam czeka na nas boss, który jest zakończeniem aktu drugiego. Jak myślicie, wiecie co to jest za boss? Bo ja wiem w sumie co to jest za boss i powiem tak, jest on żałośnie łatwy. Ale mam nadzieję, że nie będę przy nim failował, dlatego że wiecie jak to jest. Coś co jest łatwe, zwykle w let's playach robi się dłużej. Teraz trzeba ogarniać skarabeusze. Dosyć szybko mi to poszło. To jest między innymi jedna z tych misji, która była dla mnie ciężka, jeżeli mam być szczery. Właśnie ta z tymi skarabeuszami. Ale całkiem nawet udało mi się ją ogarnąć, więc... są jakieś plusy, moi drodzy. I nie wiem czemu wydaje mi się, że grobowiec Mara jest położony... gdzie oryginalnie trochę była ten, Cytadela Gola i Mai. Właśnie między innymi przez te... kolorowe przyciski, które się świecą. Nie wiem czemu, mam takie wrażenie jakby grobowiec właśnie Mara był położony w Cytadeli Gola i Mai, jeżeli mam być szczery. Okej. Czyżby zaraz znowu tutaj zgadywanie ze skarabeuszami będzie? No. Zgadłem, moi drodzy. Na nowo będę zgadywał. Raz, dwa, trzy. No to jest łatwe akurat. Dobrze, że te skarabeusze zabierają ci tylko jeden punkt zdrowia, bo wiecie, gdyby zabierały, nie wiem... całość, to by było przesrane, nie? Naprawdę. To by było mega przesrane. W sensie wiecie, że gdyby na przykład te dwa punkty zdrowia te skarabeusze zabierały. Tak jak ten laser teraz. Okej. Się udało. Się udało się, jak to mawia taki pewien warmianin. No kurde, Jack! Co ty robisz? On miał zanurkować. No to teraz będzie przesrane. Ale dobra, tu mamy checkpoint, więc jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Ej, one teraz mają taki bardziej srebrny kolor, zauważyłem. Ty! Ej, w miarę szybko to ogarnąłem. O lol. No to tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, szybko. I znowu to samo, nie?
Oczywiście, że tak. Gdzie? Lol, to na ślepo kompletnie było, no nie? Sami zresztą widzieliście, że nie miałem jakby pola do manewru za bardzo. Dziękuję za odblokowanie drzwi. Teraz trzeba uważać. Powiedziałem uważać. O nie. Teraz zapomniałem, że jest jeszcze ta misja z grobowcami. O Jezu, pamiętam jak z kuzynami żeśmy tutaj siedzieli z godzinę. No, co teraz? Dobra, dwa się schowały już. Więc teraz trzeba zgadywać, jaki to tej grób. Dwa się schowały, to musimy mieć na uwadze, więc to chyba będzie ten. Dobra, te się schowały. Mamy parę. Tutaj nie mamy pary. Dobra. I tutaj chyba było. A nie, to nie było to. To chyba tutaj. Ta. Ta, nie lubiłem bardzo tej misji za dzieciaka. Nie lubiłem bardzo chociażby z tego względu, że tutaj naprawdę musisz być mega skupiony, żeby te nagrobki się schowały. No i teraz będzie easy, bo tylko te dwa zostały. Dobra, nareszcie się udało. Jezus Maria.